My jesteśmy bardzo dużym zwolennikiem sprzedaży huty. Czyli chcielibyśmy, żeby zakończył się ten okres dzierżawy, który jest okresem niepewnym, który na pewno nie służy temu, żeby ktoś decydował się na inwestowanie w aktywa obce, które tylko dzierżawi. Chcielibyśmy, żeby stabilny partner zakupił tę hutę, zagwarantował miejsca pracy, ale też zagwarantował rozwój tego obszaru. Obecnie tak naprawdę wykorzystujemy 30% powierzchni przemysłowej, która jest na terenach pohutniczych. Trzeba się bardzo bacznie przyglądać samej hucie, temu, kto ją zakupi i tak jak mówię, no kibicujemy, żeby jak najszybciej ten okres dzierżawy się zakończył.